pensję u mojej małżonki. Ta wpłata była, to dziękuję, tylko że ja muszę pana uprzedzić, bo my jesteśmy na etapie sprzedaży, proszę pana, tej krytyki. No, znaczy, no, nie orientuję się na bardzo, nie rozumiem teraz, czy to, że mamy odnowaną rezerwację, czy to... Nie, rezerwacja będzie, tylko że proszę pana, zanim akt notarialny na sprzedaż my podpiszemy, to nowy inwestor, proszę pana, inwentaryzację będzie robił. I teraz muszę wiedzieć, czy najpierw od ruchomości, czy od nieruchomości? Nie, nie wiem, nie mam do tego pojęcia. Dobra, zróbmy tak. Najpierw zrobimy, proszę pana, nieruchomości. I tutaj tak, w łazienkach będziemy musieli skatalogować, proszę pana, do inwentaryzacji szybko. Wanna, prysznic, zlew, proszę pana, baterie łazienkowe i wszystko, co tam jest. No tak. No to muszę wpisać, proszę pana, w listę inwentaryzacyjną i to idzie do notariusza i później to wszystko będzie sprzedawane, proszę pana. No ja rozumiem, ale czy tam nie będzie wyciągana z pokoju łóżka, jakby tam będziemy mieć, nie? No właśnie tak, proszę pana, chcemy zrobić, bo tak, jeżeli my nie chcemy, proszę pana, zabierać od was wanny na wasz pobyt, to na przykład od ruchomości, czyli od, proszę pana, krzeseł, foteli i tak dalej. No pan nie rozumie, że pan będzie zabierał wszystko. Nie, no to nie wszystko, albo rucho, albo nieruchomości. Nie mogę się z panem jak coś, no nie dogadam się. To moment, to ja dam małą żonkę. Pani Violetto! Laser wkręca w Radio Z. A ty, kogo byś wkręcił? Daj znać na Radio Z.pl. No ale czemu nie? W zasadzie można jadąc na wakacje wziąć ze sobą i zlew, i lodówkę, i kilka łyżek. Nie ma problemu. No i właśnie, na środki normalnych, na najpiękniejsze chwile teraz w życiu. Jakieś inaczej wjeżdżamy.